Dlaczego Urząd Wojewody dyskryminuje pod względem infrastrukturalnym południową część województwa lubuskiego? Takie pytanie stawiają bezpartyjni samorządowcy na podstawie opublikowanej właśnie i zatwierdzonej przez wojewodę lubuskiego listy zadań zakwalifikowanych do finansowania w ramach rządowego programu mającego wspierać inwestycje w infrastrukturę drogową w naszym województwie. Na liście znalazło się 18 zadań, z czego zdecydowana większość realizowana będzie na północy regionu. Południe województwa otrzyma finansowanie jedynie na 6 inwestycji. Według Łukasza Mejzy to dysproporcje absolutnie niezrozumiałe, zwłaszcza, że w południowej części regionu mieszka 2/3 Lubuszan. Zbliża się mundial, także ja pozwolę sobie to ująć nieco metaforycznie. Jeżeli chodzi o województwo lubuskie, to powinniśmy być jak jedna drużyna. Grać w tych samych koszulkach i kopać piłkę do tej samej bramki. A przez takie decyzje, niestety, ale do sporów dochodzi już w szatni. Na to ogólnopolskie boisko wychodzimy mocno skłóceni i mocno podzieleni. I niestety, jak tak dalej będzie, to niczym futbolowe San Marino będziemy zbierać baty od wszystkich, a nie rozwijać się na tym wspomnianym ogólnopolskim boisku. Nie może być tak, że północ będzie traktowała nas po macoszemu, jak jakiegoś ubogiego krewnego. W ramach rządowego programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności poprzez wspieranie lokalnej infrastruktury drogowej do województwa lubuskiego w 2018 roku spłynie łącznie 21 647 864 zł. Biorąc pod uwagę koszty inwestycji drogowych, jest to oczywiście kropla w morzu potrzeb. Pewnie politycy będą mówić, że wcale, że nie. Oczywiście ja podkreślam, że my nie jesteśmy stroną w sporze. My mówimy to, co odczuwamy, co widzimy. Nie jesteśmy adwokatami władz gmin, które tak naprawdę powinny zabrać głos w tej sprawie. No ale niestety, właśnie jak kolega powiedział, w tym meczu jeszcze nie wyszli na boisko, a już widać, my im tu pokażemy. Jeżeli na sejmiku więcej idzie, nie wiem, na Zieloną Górę, to my teraz damy na Gorzów. To jest zupełnie bez sensu. Pytanie, czy to wystarczy i na ile to wystarczy. Zaraz skąd będą dochodziły wnioski o zwiększenie, czy będą zwiększane te budżety tych samorządów, jest wiele pytań. Największe inwestycje drogowe dofinansowane z puli rządowej to m.in. budowa drogi wewnętrznej w Lubuskim Parku Przemysłowo-Technologicznym w Kisielinie, przebudowa ulicy Sulęcińskiej oraz przebudowa ulicy Gwiaździstej w Gorzowie Wielkopolskim, budowa ulicy Końcowej w Witnicy czy rozbudowa ulicy Fredry w Nowej Soli.